To najważniejsza impreza halowa w tenisie kobiet w kraju. Startowały w niej i startują zawodniczki z całej Europy. W Zawadzie koło Opola odbył się 11. turniej Hart Open z pulą nagród $25 000. W tym roku do eliminacji przystąpiły aż 32 zawodniczki, które rywalizowały o 8 wolnych miejsc w turnieju głównym. W tym gronie było 9 Polek. Awans uzyskały dwie: Katarzyna Kawa, która wyeliminowała inne nasze zawodniczki, Kasandrę Kozub i Barbarę Sobaszkiewicz, oraz Anna Korzeniak, pokonując Polkę Kingę Anusiewicz i Białorusinkę Aleksandrę Sasnowicz. Pulę naszych reprezentantek uzupełniły kolejne: Magda Linette, Sandra Zaniewska, Paula Kania, Opolanka Justyna Jegiołka oraz jako lucky loser mimo porażki w eliminacjach Barbara Sobaszkiewicz. Kibice na Opolszczyźnie liczyli na dobry występ zawodniczki Smecza Leśnica. Przed rokiem Justyna Jegiełka dotarła do półfinałów. Ponadto nie tak dawno w Izraelu, na podobnej imprezie, też znalazła się w czwórce najlepszych tenisistek. Los okazał się przewrotny, bo tak jak rok temu, tak i teraz na drodze do dalszego awansu stanęła inna Polka, Magda Linette. Opolanka ponownie przegrała tym razem 0-6, 4-6. Ale w tym spotkaniu musiała zmagać się nie tylko z przeciwniczką, ale i z kontuzją nadgarstka. Do drugiej rundy awansowały jeszcze dwie Polki. Katarzyna Kawa pokonała 6-2, 6-4 Niemkę Sandrę Gronert, a Paula Kania zwyciężyła Czeszkę Danę Michalkową 6-0, 7-6. Los sprawił, że Polki zagrały ze sobą w kolejnej rundzie. Wygrała bez problemów Paula Kania 6-0, 6-1. Największą niespodziankę sprawiła Magda Linette. Pokonała bowiem turniejową jedynkę Leslię Curenko z Ukrainy 6-4, 6-1. Trudniejszą przeprawę w trzeciej rundzie miała Paula Kania, która w trzech setach wygrała 6-4, 5-7, 6-3 z Ukrainką Tatianą Arjewijewą. Natomiast Magda Linette pokonała 2 razy do 4 Polinkę Pekhową z Białorusi. Dwie nasze reprezentantki zagrały więc w półfinałach. Na wysokości zadania stanęła Kania, pokonując dwukrotnie zwyciężczynię Hard Open Sandrę Zachlachową z Czech 6-1, 4-6, 6-4. W rankingu WTA obie tenisistki dzieliło ponad 300 miejsc. Niestety w dwóch setach 5-7, 3-6 przegrała z Chorwatką Anną Wrilic Linette. W tym roku jesteśmy bardzo zadowoleni. Wprawdzie Magda Linette, no, sensacja ubiegłego sezonu, może nie zagrała tak, jakby mogła, tam trochę kontuzja jej przeszkodziła. Natomiast no, Paula Kania, która od zawsze była postrzegana jako talent, no, w tym roku zapanowała nad swoją psychiką. No i pokazała piękny tenis. No, pokonała Sandrę Zachlawową, która tutaj 2 razy wygrała i to pokonała w pięknym stylu. Nie można powiedzieć, że Sandra słabo grała, to po prostu Paula zagrała dobrze. Tym bardziej, że no, trzeba też to podkreślić, że Paula tutaj gra w tym turnieju z dziką kartą. No, nieczęsto się zdarza, że do finału dochodzi zawodniczka, która otrzymała dziką kartę od organizatora. Także jesteśmy tutaj podwójnie szczęśliwi. Jest Polka, no i z dziką kartą Polka. Zanim jednak przystąpiono do finału gry indywidualnej, odbył się finał debla. W tych rozgrywkach swoje umiejętności zaprezentowało 12 par. Od pierwszej rundy marsz do finału rozpoczęły nasze reprezentantki Kania Linette. W drodze do ćwierćfinału Polki pokonały 7-6, 6-3 rozstawione z numerem pierwszym Ukrainkę Kapszaj, Rosjankę Likinę. W prezentowanym finale przyszło im spotkać się z turniejową dwójką Niemką Brody i francuską Mladenowicz. Spotkanie miało emocjonujący przebieg. O wygranej w pierwszym secie decydował tiebreak. Szczęście dopisało rywalkom, które zwyciężyły do 5. W drugiej odsłonie dało o sobie zmęczenie, bowiem obie Polki rozgrywały wcześniej mecze półfinałowe w grze indywidualnej. Debel niemiecko-francuski wygrał 6-4. The doubles finalists of Hard Open 2011 are Paula Kania, Magda Linette. The doubles winner of 11th edition of Hard Open 2011 are Naomi Brody, Kristina Mladenovic. Przed finałem kibice zastanawiali się, czy po raz pierwszy Hard Open wygra Polka. Dla Pauli Kani byłby to największy sukces w swojej dotychczasowej karierze. Za jej rywalką, Chorwatką Anną Wrilic, przemawiało jednak doświadczenie. Była starsza o 8 lat. I to już drugi set spotkania pomiędzy Polką Paulą Kanią i Anną Wrilic z Chorwacji. Pierwszego seta nasza reprezentantka niestety przegrała dosyć długo. Żadna z zawodniczek nie mogła przełamać podania rywalki, było do stanu 2-2, potem 3-3, no i nastąpiło przełamanie czwartym gamie zdobytym przez Wrilic.
Od tego momentu to już ona niepodzielnie rządziła na korcie i wygrała tego seta 6-3. Teraz druga odsłona tego spotkania. Obie zawodniczki zaczęły od przełamania. 1-0 było dla Pauli Kani. Potem niestety zawodniczka przegrała kolejnego gema do zera. Zrobiło się 1-1. Później dwa zwycięstwa gemy przez naszą zawodniczkę. I przed chwilą przy podaniu w Rilić zrobiło się 3-2 dla Pauli Kani. W pierwszym secie dosyć często zdarzało się długie wymiany. Zwycięsko dosyć często wychodziła Chorwatka. Polka nie trafiła celnie w kort. Teraz mamy 15-15. Przypomnę, że Paula Kania dotychczas wygrała dwa turnieje w cyklu ITF w Gliwicach i Chorp. Jest to jej czwarty finał. Przed kilkoma dniami nasza reprezentantka grająca w głębi kortu obchodziła 19 urodziny, więc byłby to prezent wygrać ten turniej właśnie w zawadzie koło pola. Ładne zakończenie teraz akcji przez naszą zawodniczkę. 30-15 przy podaniu Polki. Anna Wrylić już grała tutaj w finale w 2008 roku. Z Arandą Rus z Holandii. I mimo tego, że miała kilka meczboli, teraz bardzo piękna akcja wykonuje naszej zawodniczki. Jest szansa na kolejne punkty w wykonaniu naszej tenisistki. Wówczas Wrylić, jak już wspominałem, mimo mecz boli przegrała w trzech setach. Dzisiaj stoi przed szansą wygrania tego finału, ale do tego jeszcze droga daleka. Mamy nadzieję, że Polka nie złoży szybko broni i znowu osiągnie dwupunktową przewagę w tym secie. A niestety autowa ta piłka. Ale wciąż nasza reprezentantka prowadzi, tym razem 40-30. Obie tenisistki w rankingu WTA dzieli 160 miejsc. Wyżej jest Chorwatka od naszej zawodniczki. No i popełniła błąd Wrylić i mamy 4-2 dla Polki. Jest szansa na to, że emocje będą trwały nadal. Przypomnę, pierwszego seta Paula Kania przegrała z Wrylić 3-6. Teraz w drugim secie prowadzi 5-2. Rywalka na pewno bardziej doświadczona od naszej zawodniczki. Ale możemy zauważyć, że Paula Kania chyba przeziemiona jest dosyć mocno. W zawadzie widzów, tak jak na każdej imprezie rozgrywanej tutaj na tych kortach, praktycznie tyle samo, około 200 osób zebrało się na trybunie głównej, nie mówiąc jeszcze o balkonie i o kawiarni, w której przebywa część widzów na podanie Polka. Pięknie i rozpoczęła tego gema od asu serwisowego. No i mamy już 30-0.
Mocny ten pierwszy serwis w wykonaniu Polki. Bardzo ładna gra na siatce. Kilka razy zdarzyło się naszej reprezentacji dobrze wykończyć akcję właśnie na siatce. Niestety ta piłka nie weszła w kort. Zabrakło dosłownie niewiele. Oj, teraz prosty bunt przy podcięciu tej piłki. Ale jeszcze Polka ma szansę wygrać tego gema i tego seta. Bardzo ładnie po prostu zagrała rywalka i niestety z dużej przewagi zrobiła się równowaga. Nerwowa ta końcówka tego gema. Przewaga teraz po stronie naszej reprezentantki. I udało się wygrać tego gema. Mamy trzeciego seta. Spotkanie pomiędzy Paulą Kanią a Anną Wrilić. Polka wygrywa tego seta 6-2. Przypomnę pierwszego. Przegrała 3-6. I szansa na zwycięstwo w zawadzie Hard Open przez naszą reprezentantkę. Ale nie przesądzajmy jeszcze faktów. Jest duża szansa. Minimalnie ta piłka nie weszła w kort. 0-15. Zero 30 niestety. Wchodzi ta zagrywka w tym najważniejszym dla obrotów tego seta gemie. No teraz idealnie zagrała Chorwatka. 0-40. Błąd w wykonaniu rywalki.
No i ten game już się zakończył. Mamy znowu 5-5. Teraz na podaniu zawodniczka z Chorwacji. Tak blisko, zarazem tak daleko była nasza reprezentantka od wygrania tego seta i tego spotkania. No, odnalazła się Polka, tylko szkoda, że nie przy swoim podaniu. No, będzie tutaj protest. Ale niestety niezaliczony. Niezaliczone to podanie. Brzydkie zachowanie trenera zawodniczki chorwackiej. Niczego to jeszcze nie zmienia w tym spotkaniu przecież. Ładnie teraz nasza zawodniczka. Piętnaście trzydzieści. Strasznie rozrzuciło naszą zawodniczkę. Musiała biegać tam i z powrotem po korcie odbierać bardzo trudne piłki. Nie przyniosło to jednak efektu. No i teraz szczęście dopisało naszej zawodniczce. Mamy 6-5 i znowu Polka będzie na zagrywce. Mamy nadzieję, że tym razem uda się zdobyć punkt. Kibice zagrzewają Polkę do jeszcze lepszej gry. Dosłownie ostatnie milimetry kortu wyszła ta piłka. 0-15.
Za mocno, za mocno. 0,30. Aj. 0,40. No niestety oddany ten gem bez walki. 6-6, a więc wszystko rozstrzygnie się lada moment, lada chwila. Zagrywać będzie Wrylić. Jeden zero. Jakże by się przydał teraz as serwisowy. Tak, 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 tak. Jakbyśmy przed momentem wyklekali to. Brawo. 2-0. Aj. Jęk zawodu nie tylko u mnie, ale także publiczności. Znowu się nasza reprezentantka i mamy 2-2. I nie udało się podejść do tej piłki. Dobrze, dobrze. I mamy 3-3. Wreszcie ten serwis taki, jaki powinien być. Tu jeden prosty błąd może zdecydować o tym, że któryś z rywalek odniesie zwycięstwo. Zagrywa nasza zawodniczka. Niestety po dobrych dwóch serwisach przyszedł błąd. Chorwatka prowadzi 4-3. Dobrze.
zabrakło chyba 2 centymetrów. 5-3, no niepotrzebnie. Nerwy puszczają Polce. Trzeba się skupić w samej końcówce. Cześć, czy przed bardzo trudną sytuacją Paula Kania. Sześć, cztery. Zmniejsza te rozmiary porażki w tiebreaku. No i niestety 7-4 wygrywa tego tiebreaka Anna Vrilić z Chorwacji z Paulą Kanią z Polski. A więc nadal nie można odczarować kortów w zawadzie koło pola. Polki, mimo że grają w finale, nie wygrywają tego turnieju. O, na przyszłość. Znaczy w tym tygodniu jeszcze gram w Bratysławie, później już koniec sezonu. Mam nadzieję, że zasłużone wakacje i później jeszcze będziemy myśleć nad dalszym planem. No, przyszłość polskiego tenisa się rysuje dobrze, aczkolwiek tutaj rozmawiając z trenerami, rodzicami, obserwując to, co się dzieje, ogólnie tenis światowy poziom się podnosi. Jednak dochodzi do głosu coraz lepsze szkolenie, coraz więcej zarówno chłopaków, dziewczyn gra. Także nasz tenis na pewno jest na zdecydowanie wyższym poziomie, no ale z kolei czołówka też nam ucieka. I to jest taki wyścig. Co z tego wyniknie, nie wiadomo. Szanowni Państwo, finalistką gry pojedynczej kobiet Hard Open 2011 została Paula Kania. The singles finalist of Hard Open 2011 is representative of Poland, Paula Kania. Zwyciężczynią gry pojedynczej kobiet 11 edycji Hard Open została Anna Vrilić. Singles winner of 11th edition of Hard Open